Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Kiko, gdzie jak wiecie, wpadają zupełnie różne treści, nie tylko live, ale też vlogi w cyklu Football Factory między innymi. Czasami naszym życiem rządzi absolutny przypadek, czasami ten przypadek nam w życiu przeszkadza, a czasami nam w nim bardzo pomaga. Przekonałem się o tym w ostatnich tygodniach, bo jak wiecie, przed sezonem obiecałem Wam, że będzie zapowiedź startu każdego z klubów, które występują w Premier League. I co się okazało? Oczywiście, jak to ja, czasowo się nie wyrobiłem, ale później pomyślałem sobie: skoro okno transferowe cały czas trwa, to dlaczego kiedy już rozgrywki Premier League w sezonie 2022-2023 ruszyły, nie można pogadać o zespołach w kontekście całego sezonu? No bo przecież te pierwsze, nie wiem, 3-4 kolejki co tak naprawdę zmieniają? Mamy przykład z poprzedniego sezonu. Arsenalu, który przegrał w pierwszych trzech kolejkach i bił się do samego końca o Ligę Mistrzów z Tottenhamem, który z kolei wygrał w pierwszych trzech kolejkach, a jego menedżer Nuno Espirito Santo został nawet wybrany menedżerem miesiąca, by później stracić pracę i zostać zastąpionym przez Antonio Conte, ale nie o Arsenalu i nie o Tottenhamie będziemy dzisiaj rozmawiać, a o Manchesterze United. Pewnie gdybym tego vloga nagrywał przed startem sezonu, to powiedziałbym w sumie podobne rzeczy do tych, które usłyszycie za chwilę. Bo co mamy sądzić i co, ma, co możemy wiedzieć o Manchesterze United? Nadal tyle samo. Czy Manchester United jest takim zespołem, jaki oglądaliśmy w starciu z Brentford? Na pewno nie aż tak słabym. Czy wygrana z Liverpoolem w bardzo ważnym meczu w derby Anglii? Przebudzenie się Markusa Rashforda, dobry występ Bruno Fernandesza, pewne decyzje personalne dotyczące posadzenia na ławce rezerwowych Cristiano Ronaldo i Harego Maguire'a przez Erika Tenhaga. To jest prognostyk tego, że Manchester United będzie się bił o najwyższe cele? Nie wiemy tego. Trwa okno transferowe, wiemy, że Manchester United na pewno chce jeszcze dokonać transferów, na pewno jednego bardzo ważnego transferu, czyli Antoniego. Wiemy też że cały czas nie pozyskał Frankiego De Jonga, którego tak bardzo chciał mieć u siebie przecież Erik ten Hag, kiedy rozpoczął swoją przygodę na Old Trafford. Wiemy dużo rzeczy dotyczących całego poprzedniego sezonu, a więc tego co się Manchesterowi United nie udało, a nie udało się naprawdę sporo rzeczy. I teraz żebyśmy mieli punkt wyjścia na rozmowę o tym sezonie, no to garść statystyk z poprzedniego sezonu. To szóste miejsce oczywiście nie było szczytem marzeń, celem był, był awans do, do Ligi Mistrzów, tego się nie udało dokonać. To jest e, najniższy finisz w lidze od kampanii 18-19, kiedy to e, po raz ostatni nie udało im się zakwalifikować właśnie do rozgrywek Champions League. Wtedy również byli na szóstym miejscu. Wiemy, że od momentu odejścia Ser Alexa Fergusona Manchester United to jest klub, to jest zespół, kolejny każdy zespół pod, pod każdym następnym menedżerem budowany, będący wielką, jedną wielką sinusoidą. Dlatego też głównym celem Erika Tenhaga, którego wypowiedzi o, o takie szumne zapowiedzi tego, jak United będą grać, że on wie o co w tym chodzi, bo Ajax grał ofensywny futbol, bo... Ma świadomość tego, jakie są wymagania dzisiejszej piłki, że to jest pressing, że to jest utrzymanie się przy piłce, że to jest konstruowanie, a nie przeszkadzanie. No i przy tym wszystkim wyniki, bo to jest myślę najważniejsze, bo jestem przekonany, że taki trener jak Eric ten Hag zdawał sobie sprawę, przychodząc do United, że może być mowa o wieloletnich, o długoletnich projektach, ale jeśli w tym pierwszym sezonie nie przetrwa tej burzy, pierwszej burzy, która nadejdzie, to będzie miał kłopoty, będzie w tarapatach i to było bardzo po nim widać po zwycięstwie nad Liverpoolem, bo wiedział ile ta wygrana znaczy. Przystępował do tego meczu Eric Tenhack po dwóch porażkach. Na początku sezonu Manchester United po raz ostatni przegrał dwa mecze w 1992 roku i to były złe jego początki, dlatego że tamten sezon... Czerwone diabły, ponosząc po drodze jeszcze tylko cztery porażki, skończyły na pierwszym miejscu i były pierwszym triumfatorem w Premier League, w erze Premier League, kiedy te rozgrywki powstały od nowa. Niedawno Premier League stuknęło, jak wiecie, 30 lat. Jak bardzo dawno temu to było, nie świadczy fakt, że gola w drugiej kolejce dla Evertonu w meczu przeciwko Manchesterowi United, zresztą swojego jedynego w rozgrywkach Premier League zdobył, strzelił wówczas Robert Warzycha. Wcześniej piłkarz Górnika Zabrze, reprezentant Polski, bardzo utalentowany zawodnik, ale i tylko jeden z 13, z 13 obcokrajowców, piłkarzy spoza Wysp Brytyjskich, którzy pojawili się na boiskach Premier League w tym pierwszym historycznym sezonie. Wtedy ostatecznie Manchester United sięgnął po Mistrzostwo Anglii i kibice mogli na Old Trafford świętować tytuł. Teraz o tytuł będzie na pewno bardzo trudno, natomiast jak przewrotna bywa piłka, nie świadczy fakt, że jeśli Manchester United wygra swój następny mecz, czyli w momencie nagrywania tego vloga to jest spotkanie z Southampton, będzie na szóstym miejscu w tabeli, czyli na tym, na którym kończył poprzedni sezon. Oczywiście szóste miejsce to nie jest lokata, która kogokolwiek z kibiców czerwonych diabłów by zadowoliła. Oczywiście... Celem numer jeden jest top 4. Oczywiście problemów do rozwiązania jest mnóstwo. Ten problem numer jeden nazywa się Cristiano Ronaldo. Na górze też są problemy i nie chodzi o moich sąsiadów, którzy bardzo się uspokoiły w ostatnim czasie, a właściwie ich dzieci i nie biegają już tak często. Ale chodzi oczywiście o rodzinę Glazerów, która powiedzieć, że jest nielubiana przez kibiców Manchester United, to właściwie nie powiedzieć nic. Poprzedni sezon, wracając do garści statystycznej, statystyk, warstwy statystycznej, ustanowili nowy rekord, jeśli chodzi o wszystko, czego było najmniej. Najmniej punktów, 58. Najmniej zwycięstw, 16. Najmniej bramek, najwięcej, przepraszam, tutaj akurat to też nie jest powód do dumy: bramek straconych, bo aż. 57. To jest proces, który trwa. Proces gnilny, tak bym go nazwał. Proces już długofalowy, bo Manchester United w ostatnich latach od odejścia Sir Alexa Fergusona w 2013 roku nieprawdopodobne to jest. Ten czas leci nieubłaganie, ale w przyszłym roku minie dekada od kiedy ser Alex Ferguson przeszedł na emeryturę, i w tym czasie Manchester United kończył ligę średnio z 23-punktową stratą. Za mistrzem Anglii. Pamiętacie pewnie taki sezon? Teraz strzelam z głowy, więc akurat tego nie mam w swoich notatkach, ale myślę, że się nie pomylę. 17-18 był taki sezon, kiedy Manchester City zdobył 100 punktów i 106 bramek, i wtedy Manchester United był na drugim miejscu w tabeli ligowej na koniec sezonu ze stratą 19 punktów do lidera. Zaczęły się przez te wszystkie lata zarysowywać różnice. Najpierw pomiędzy Manchesterem City a Manchesterem United później do tego doszedł Liverpool, który zdobył przecież Mistrzostwo Anglii po 30 latach no i kibice Manchesteru United naprawdę zaczęli cierpieć nic dziwnego, że w każdym kolejnym swoim menedżerze upatrywali zbawcy na początku tym trenerem oczywiście miał być David Moyes on połamał sobie zęby na Manchesterze United dość szybko teraz to ma być Erik Ten Hag pobiew świeżości, takiej powiedziałbym filozofii holenderskiej, która dość często na przestrzeni różnych dekad święciła w Europie, w Europie triumfy, zwłaszcza jeśli chodzi o taktykę. Trenerzy zawsze byli przygotowani perfekcyjnie i jak tylko ten hak przyszedł na Old Trafford, zacząłem sobie oglądać różnego rodzaju filmiki, czytać artykuły, no i wyglądało jasno, wynikało z nich, że przychodzi facet, który jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko tutaj odmieni. Dostał władzę, taką jaką chciał dostać. Nie dostał wszystkich piłkarzy, bo jak powiedziałem wcześniej, nie dostał Frankiego de Jonga. Pewne rzeczy okazały się niezależne od niego. Trochę mógł zaniepokoić fanów tym, że zaczyna budować drugi Ajax, bo znając piłkarzy występujących w Amsterdamie, tych których prowadził, najchętniej sięgał właśnie wzrokiem w kierunku holenderskiego klubu. Co musi zmienić Erik ten Hag? Cały czas będę podpierał się liczbami. Średnią punktową na koniec sezonu Manchester United w ostatnich tych dziewięciu sezonach po odejściu Alexa Fergusona ma po prostu dramatyczną, bo drużyna, która chce się bije o Mistrzostwo Anglii, nie może punktować poniżej 70 oczek na przestrzeni całego sezona. To było dokładnie 68,2. Wcześniej, kiedy Premier, od kiedy Premier League liczy 38 meczów w sezonie. Ta średnia punktów była na zupełnie innym poziomie, bo to było 82,7. Jak wiecie, niejednokrotnie wystarczało to do Mistrzostwa Anglii. Średnia może niekoniecznie, ale, ale bywało, bywało i tak. Natomiast zdarzało się oczywiście United zdobywać więcej punktów, ale za tym wszystkim stał Alex Ferguson, który cały ten sukces w trakcie ćwierćwiecza na Old Trafford Zbudował. Eric Ten Hag oczywiście ma wielki sen, wielkie marzenie, żeby wejść wreszcie w buty Szkota, żeby można było przestać o nim mówić w innych kategoriach niż tylko i wyłącznie tej jako historycznej, pomnikowej i to dosłownie postaci wśród kibiców Czerwonych Diabłów. Bez trofeum Manchester United jest już od pięciu sezonów, to też jest bolączka i to też jest ważna rzecz do zmiany przez Erika Tenhaga, żeby jakiś puchar wsadzić do gabloty bo sześciu kolejnych sezonów bez trofeum nie było na Old Trafford naprawdę bardzo dawno, od pomiędzy rokiem 68 a 76. Tak to wyglądało. W piłce wszystko się zmienia dynamicznie, tak jak powiedziałem. Pokona Manchester United Świętych będzie na szóstym miejscu w tabeli. Malutko biegali przeciwko Brentford, 95,5 km. Przebiegli piłkarze Erika Tenhaga, co mogło bardzo boleć, bo możesz przegrać mecz, ale nie możesz stać w miejscu, nie możesz, nie możesz fizycznie nie włożyć w ten mecz dużego kapitału. Warto wspomnieć, że zawodnicy Tomasa Franka, czyli ekipa z Brentford, wtedy przebiegła tych kilometrów ponad 107. W meczu z Liverpoolem wyglądało to już zupełnie inaczej. Nagle okazało się, że piłkarze są zmotywowani, zmobilizowani. Efekt finalny 113 przebiegniętych kilometrów, więc pierwsza konkluzja jest taka, że na przestrzeni kilku dni Erik Ten Hag był w stanie wyzwolić zupełnie inny stan umysłu i stan przygotowania fizycznego do meczu wśród swoich piłkarzy. To na pewno jest dużym plusem, bo każdy trener, który potrafi reagować na wydarzenia z poprzedniej kolejki potrafi dłużej wytrwać w Premier League. Takie jest, takie jest moje zdanie. Zatem nie zraził się Eric ten Hag, że został pierwszym menedżerem, który przegrał dwa spotkania jako, jako ten, który dopiero przejął zespół od czasów Johna Chapmana, który zrobił to ponad 100 lat temu, w 1921 roku. Wręcz przeciwnie, pokonał Liverpool, był tak podekscytowany tym faktem, że aż przeklinał w studiu telewizyjnym Sky Sports po, po tym spotkaniu wygranym z ekipą Jurgena Kloppa. Natomiast... To, co na pewno jest jeszcze do poprawy w drużynie Manchesteru United, to jest gra, gra na wyjazdach. Pamiętacie, jak za kadencji Oleguna Solskjaera drużyna ta potrafiła cały sezon nie przegrać ani jednego spotkania. Pamiętacie pewnie, bo być może wspominałem o tym na live albo podczas komentowania meczów, że ta seria meczów bez porażki w jednym sezonie to naprawdę była gruba rzecz, bo nawiązanie do najlepszych ekip, które występowały w angielskiej elicie, takich jak Preston North End, czyli niepokonanych w całym sezonie w ogóle i Arsenalu, który dwukrotnie zdarzało się, e, któremu dwukrotnie zdarzało się nie przegrać ani jednego spotkania w całym sezonie. Manchester United dzisiaj na wyjazdach grać nie umie. Żywy dowód na to 7 z rzędu porażek ligowych. Ostatnich 7 meczów wyjazdowych. Manchester United to od marca licząc 1 do 4 City, 0 do 1 z Evertonem, 0 4 z Liverpoolem, 1 3 z Arsenalem, 0 4 z Brighton, 0 1 z Crystal Palace i 0 do 4 z Brentford. Ostatnia wygrana Manchester United na wyjeździe 20 lutego na Elland Road z Leeds. To jest naprawdę szokująca statystyka. A zaledwie dwa sezony temu, jak wspomniałem, w kampanii 2020-2021 Manchester United na wyjazdach przez cały sezon odniósł 12 zwycięstw i zanotował 7 remisów, ani jednej porażki. Na, co, na czym swoje nadzieje na ten sezon mogą opierać kibice ekipy z Old Trafford? Na pewno na tym, że zaczyna budzić się z takiego letargu, z takiego snu Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, piłkarz, który jak wiemy miał Brutalne wejście do Premier League, znowu się podeprę liczbami. Sezon 2020-2021, 37 występów, 18 goli i 12 asyst. niektórzy wbijali szpilki Bruno, że wykonuje rzuty karne, że tych rzutów karnych United ma dużo, ale rzut karny to jeszcze nie gol, trzeba go umieć zamienić na bramkę. Ten sezon 2021-2022, mimo że dużo słabszy w wykonaniu Bruno, liczbowo i tak nie przedstawiał się najgorzej. 10 goli, i do tego 6 asy. Z występów aż 36, no bo to była kluczowa postać w drużynie prowadzonej przez najpierw Oleguna solskiera, później przez chwilę przez Ralfa Rangnika. Tak więc trzeba przyznać, że Bruno Fernandes zaczął powolutku wracać na dobre tory, czego dowodem, moim zdaniem, był ten mecz przeciwko Liverpoolowi. Kolejny ważny sygnał to przebudzenie się Markusa Rashforda. To piłkarz, którego nazwisko jest na, na plecach koszulki, w którą jestem właśnie teraz ubrany. 7 miesięcy, dokładnie 16 godzin i 37 minut Marcus Rashford czekał na gola. Wiemy, że to jest chłopak, który zmagał się z wieloma urazami, ale też widzieliście, nagrywałem film dotyczący Masona Greenwooda. Marcus Rashford jest na zupełnie innym poziomie na zupełnie innym szczeblu jeśli chodzi o zachowanie, bo to jest chłopak, którego kibice United po prostu uwielbiają także za to co robi poza boiskiem, za to jak pomaga innym ludziom, jak wielkie i dobre ma serce Markus Rashford, ale wiemy, że w piłce na boisku nie ma takiej pozycji jak sympatyczny chłopak. Dlatego Markus Rashford musi zacząć znowu grać swoje i ta akcja bramkowa z meczu z Liverpoolem przypomniała nam Najlepsze momenty z kariery Markusa Rashforda. Tak więc to była w tej chwili najdłuższa seria. 17 występów bez zdobyczy bramkowej. To jest najdłuższa taka seria, ale nie pierwsza, bo od serii w sezonie 16-17, kiedy był jeszcze bardzo młodym chłopakiem nieukształtowanym i też w taki dołek snajperski wpadł. Patrząc na transfery Manchesteru United, jakby tutaj zespół miał kibic przeciętny tego klubu, miał opierać swoje nadzieje na tym letnim oknie transferowym, to wiadomo, że wszystkie jeszcze na pewno nie są dopięte. Pewnie Anthony ostatecznie wyląduje w Manchesterze United, tak mi się przynajmniej zdaje. Przyjście Casemiro z Realu Madryt to jest na pewno takie wejście kogoś. Z doświadczeniem, z pucharami, z trofeami. Dla mnie to jest trochę coś takiego jak przyjście Gabriela Jezusa do Arsenalu. Oczywiście zupełnie inna pozycja, transfer wewnątrz ligi, ale Casemiro jest piłkarzem niezwykle charakternym, piłkarzem, który w swojej karierze mnóstwo wygrał i mam nadzieję tylko, że nie zatruje się tutaj zarobkami, swoją tygodniówką, tylko będzie jeszcze chciało mu się zasuwać. Jeśli tak, nie wierzę, żeby Manchester United nie miał z niego wielkiego pożytku. Lisandro Martinez raz był za niski, potem już się okazało, że za niski nie jest. Jego statystyki z meczu z Liverpoolem były na tyle dobre, że na chwilę eksperci przestali rozmawiać na temat jego wzrostu. Broni oczywiście tego piłkarza, trudno by było inaczej, Erik ten Hag, bo twierdzi, że to jest zawodnik tak uniwersalny, który sprawdzi się w każdej lidze i jestem bardzo ciekaw, czy nadal Lisandro Martinez będzie tym piłkarzem. Na którego z wielkim podziwem będą patrzeć kibice United. Co ciekawe, na jednym z czatów na żywo ktoś, parę osób napisało, że to on powinien przy tych swoich cechach charakteru zostać kapitanem Manchesteru United. Tyler Malasia swoje nordu kupiony za blisko 13 milionów funtów. No i oczywiście Christian Eriksen, który do tej drużyny wnosi doświadczenie. To nie są transfery może, które mogłyby rzucić na kolana i pozwolić Manchesterowi United bić się o Mistrzostwo Anglii, ale są to na pewno solidne wzmocnienia. Myślę, że tym największym wzmocnieniem wciąż będzie jednak ściągnięcie Erika Tenhaga jako mózgu całej operacji. Erika Tenhaga, który powolutku przekonuje się do pewnych idei, chciał dać szansę niektórym piłkarzom. Wydaje się, że to może być koniec ery Harego Maguire'a, który mecz z Liverpoolem oglądał. Z ławki rezerwowych. Wydaje mi się, że w końcu upora się z sytuacją Cristiano Ronaldo Manchester United i to też sprawi, że wszyscy potraktują tę historię z ulgą, bo myślę, że na dziś Cristiano Ronaldo jest piłkarzem, o którym za dużo się mówi w kontekście United a ten zespół potrzebuje troszeczkę wyjść z cienia do słońca. Na razie Portugalczyk rzuca na nich bardzo duży cień. Odbyło się też mocne czyszczenie składu. To są piłkarze, którzy odeszli, czyli Andreas Pereira, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Paul Pogba, Deanson Cavani, Juan Mata, Eric Bai, Dean Henderson. Część to oczywiście kontrakty, które wygasły, część piłkarzy odeszła za darmo, część została wypożyczonych. Tylko Andras Pereira sprzedany do Fulham za, za 8 milionów funtów. Matic w Romie, Pogba już wiemy w Juventusie. E, Juan Mata e, na moment nagrania tego filmiku jest człowiekiem wolnym, podobnie jak Edinson Cavani. Powstała nawet ta jedena free Agentów, którą Wam niedawno na live cytowałem. I tak to wygląda. Wydaje mi się, że Manchester United e, patrząc na perspektywę przez, przez pryzmat tych pierwszych z trzech kolejek i na perspektywę całego sezonu, Wydaje mi się, że bardzo trudno będzie United dostać się do czwórki. Będzie to olbrzymim sukcesem Erika Tenhaga, jeśli dokonałby tego w pierwszym sezonie. Ja osobiście celuję, typując ten sezon dla United w okolice 5-6 miejsca. Natomiast nie jest to sezon na zdobywanie trofeów i na atakowanie jakichś bardzo wysokich szczytów. Jest to raczej sezon spokojny, sezon, przez który trzeba przejść, poukładać pewne sprawy na nowo i myślę, że tutaj Erik TenHag będzie zmagał się z tym wyzwaniem w najbliższych, nie wiem, 9-10 kolejkach, konstruując ten zespół po, zespół po swojemu, a jednocześnie wygrywając, wygrywając mecze, bo mieliśmy sytuację taką, że Manchester United potrafił grać będąc w posiadaniu piłki, nie zawsze to jest efektywne. W meczu z Liverpoolem tak nie było. Można oddać inicjatywę przeciwnikowi, nie grając do końca zgodnie z filozofią Erika Tenhaga i mecz z poważnym, dużym rywalem wygrać, nie patrząc na to, czy rywal jest osłabiony, ilu jest tam kontuzjowanych piłkarzy, to akurat Erika Tenhaga nie powinno interesować. Jestem ciekaw, czy to będzie taki e, mecz, który stanie się troszkę mitem założycielskim dla Erika Tenhaga, czy jednak jest to wypadkowa kilku czynników, w Liverpoolu i tej złości sportowej po porażce z Brentford. Zobaczymy. Na pewno po, nawet po trzech kolejkach trudno jest ocenić dzisiaj Manchester United. Jestem ciekaw waszego zdania, a takiego bardzo spokojnego i rozsądnego. Jak uważacie, czy Manchester United w tym nadchodzącym sezonie jest w stanie zaatakować Ligę Mistrzów? O mistrzostwie nie mówię. To w ogóle moim zdaniem nie ma takiej, nie ma takiej opcji. Może obym dla kibiców United się mylił. Natomiast czy uważacie, że jednak sukcesem będzie spokojne zakwalifikowanie się do europejskich pucharów i może próba zaatakowania jakiegoś trofeum na krajowym podwórku? Dajcie znać w komentarzach. To była to nie tyle zapowiedź sezonu, co Manchester United i moja wizja tego zespołu w sezonie 2022-2023. Kiedy byłem redaktorem naczelnym przeglądu sportowego, zawsze kibice się złościły, że... Okno transferowe jeszcze trwa, a my już wydajemy skarb kibica, ale uwierzcie mi, że więcej kibiców chciało z tym skarbem już zasiąść do oglądania ligi. YouTube rządzi się swoimi prawami, więc tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. Do końca trwania okna transferowego będą skakiwać inne zespoły. Następne dwie ekipy, które wezmę pod lupę, to Tottenham i Newcastle United. Zostawcie łapę w górę, ja Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i... Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych produkcjach na kanale Kiko. Cześć!